Czarny pokój jedyny, szalom aleichem. I mówiąc to pokazuje, naprowadza uwagę na ramy swoich rąk i swojego Boga. Wszyscy nosimy na sobie historię swojego życia, nasze ramy. Za każdym uśmiechem, za każdym sabat, za każdym mówię tak dalej, wszystko dobrze, kryje się rana. Jeśli się kogoś kocha, to nie powinno się tak zbyt szybko wierzyć w każde sowa, w każde wszystko dobrze. Powinno się patrzeć głębiej, może tak jak patrzą rodzice, ojciec, matka na swoje dziecko. I wiemy, że to spojrzenie jest przenikające, że trudno jest nawet ukryć to, co by się chciało wtedy właśnie ukryć. Rany, które nosimy na sobie, nigdy nie są pozbawione sensu. W ranach jest napisana, zapisana prawda o nas samych. Rana nigdy nie kłamie. Nasze rany po naszych porażkach życiowych, błędach, przegranych, pomyłkach mówią o nas więcej niż nasze sukcesy, osiągnięcia. Można powiedzieć, pokaż mi swoje rany, a ja ci powiem, kim jesteś. To jest ciekawe, że Chrystus pokazuje, tak trochę podnosi się, naprowadza uwagę uczniów na swoje rany, a my przeciwnie. Robimy wszystko, żeby je ukryć, żeby nikt nie zobaczył. Boimy się, że jak ktoś dotknie tej rany, to może znowu zaboli. Dziś, jak co roku, wyjeżdżujemy do Roma Rosji, aby wypełnić święto obowiązek pamięci o wielkim synach naszych ojczyznach. Rany rozdarte tęsknotą za ojczyzną serc, cierpienia, rzeczenia, niekiedy aż do ofiary najwyższej, ofiary z życia, również nie były bezsensowne, nie okazały się daremne. To właśnie dzięki nim zawdzięczamy to, że Polska jest dzisiaj wolna, suwerenna. Dzisiejsze Słowo Boże sugeruje, że również i nasze rany mają sens, że nie musimy ich ukrywać. Odsłonięcie rany nie jest tylko dowodem zaufania, ale również dowodem miłości. Jeżeli nie umiesz odsłonić rany, swojej rany przed kimś, kto cię kocha, to znaczy, że nie umiesz kochać, nie umiesz wzajemnić tej miłości. Podobnie, jeżeli nic nie wiesz o ranach kogoś, kogo kochasz, kto dla ciebie ważny, to znaczy, że jeszcze go nie znasz. Wiele możemy się nauczyć, myślę, od Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, krótkiej, ale ważnej, kiedy pozdrawia swoich uczniów i mówi pokój wam, jednocześnie pokazuje im swoje rany. Je viens de souligner le fait que Jésus montre ses plaies à ses disciples. Maintenant, je voudrais m'arrêter très brièvement encore sur un autre détail de cet évangile, notamment sur cette parole de Saint Jean. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Le verbe grec employé ici, emphysario, est le même utilisé dans le livre de la Genèse, deuxième chapitre, verset 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, il insouffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez bien que il y a une claire et explicite référence dans ces deux passages de la Bible. Dans la Genèse, c'est la première création, et ici dans le Nouveau Testament, c'est une nouvelle création de l'homme.
Nous touchons ici dans ce texte, dans ce mot soufflé, ce qui est au cœur du christianisme, trésor de notre foi. Tant que nous vivons, nous pouvons renaître et naître à nouveau. Vraiment, non seulement commencer quelque chose de neuf dans notre vie, mais nous pouvons commencer une vie nouvelle. Comme Nicodème, nous pouvons nous demander, c'est dans Saint Jean au chapitre 3, 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Mais la réalité est telle que peu importe nos péchés, nos erreurs, nos blessures, le chemin de notre ancienne vie, tant que nous sommes vivants, nous pouvons commencer une nouvelle vie. Nous pouvons commencer une vie avec un souffle nouveau. Avec toute l'Église que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Pentecôte, Jésus montrant la blessure du côté, évoque le fleuve d'eau vive qui en avait jailli et qui est symbole du Saint-Esprit donné aux croyants pour une vie nouvelle. Et ce que Saint Jean, dans cet évangile que nous lisons aujourd'hui, dit, s'adresse également à nous, à chacun de nous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint.